Witajcie moi drodzy, przed nami kolejny odcinek vloga alkoholowego, który tym razem poświęcony będzie whisky starej i nowej zarazem. Dlaczego? Mowa o marce Ballantine's, to marka globalna, sławna, znana wszystkim miłośnikom whisky, która jest także nowa, bo całkiem niedawno zaskoczyła, wprowadzając na półki sklepów nową wersję swojej whisky. Jest to 7-letni Ballantine's finiszowany ku dość dużemu zaskoczeniu wszystkich w beczkach po bourbonie. Dzisiaj rozkładam te whisky na czynniki pierwsze i co najważniejsze, sprawdzam, czy jest w ogóle smaczna. Zapraszam! No moi drodzy, ja to mam dobrze. Na grupie Klika Dzika działa wielu analizatorów rynku whisky, którzy kiedy tylko pojawia się coś nowego, natychmiast dają mi cynk. I tak oto z Kliki Dzika dowiedzieliśmy się, że jest nowy Ballantine's, a jak wiadomo, Ballantine's to whisky ważna, bo... Ballantine's... najlepsza whisky na świecie. Więc nie zwlekając, kupiliśmy tego oto Ballantine'sa, którego musieliśmy szukać trochę po centrum, ale w końcu się udało i czym prędzej, reagując szybko i niezwłocznie, nagrywam odcinek właśnie o tej whisky. Moi drodzy, dzisiaj przed Wami w dwurzędowej marynarce z lekko wyszczotkowanej, chropowatej, sportowo wyglądającej wełny, koszuli w błękitny Bengal Stripe oraz wełnianym krawacie i przepięknej poszetce autorstwa Lisa Kuli z zającem, nie królikiem. Jestem tutaj gotowy do degustacji i mam nadzieję, że będzie to degustacja interesująca. Dowiedziałem się o Ballantine'sie szybko, jestem przygotowany, cieszę się z tego bardzo, ale natrafiłem na jeden problem. Otóż moi drodzy, nie za bardzo wiedziałem, czym ja w ogóle powinienem się dzisiaj skalibrować. Dlaczego? No cóż, jak wiecie, moltów to ci u nas dostatek, ale żeby dzisiaj znaleźć jakiegoś blenda, który jest otwarty i mógłbym go tutaj skosztować wraz z Ballantine'sem, nie było to proste. Przez chwilę już myślałem, że będę musiał wykorzystać Irlandię. Chciałem oczywiście znaleźć Ballantine'sa, ale akurat nie mam otwartego Ballantine'sa, więc pomyślałem sobie, że sięgnę gdzieś głębiej. W szafkach znalazłem nawet starsze blendy. Później szukając dalej znalazłem jeszcze więcej starszych blendów. Problem w tym, że te stare blendy szykuję na degustację dla Kliki Dzika, w której chciałbym skonfrontować flaszki stare i te same etykiety flaszek współczesnych po to, aby ostatecznie sprawdzić, czy kiedyś było lepiej. Jest takie anglosaskie powiedzenie, że trawa jest bardziej zielona zawsze po drugiej stronie płotu, czyli u sąsiadów. I sam nie wiem, czy było lepiej, czy nie było, jestem ciekaw, więc być może nie są to flaszki, które powinny pojawić się jako flaszka kalibracyjna dla dzisiejszego Balasia, więc szukałem dalej i w końcu stanęło na tym, że skoro nie mam Balasia, to dzisiaj do degustacji użyję Vata 69, czyli mojej ulubionej whisky mieszanej z czasów studenckich. Może źle to powiedziałem. Ulubionej marki whisky mieszanej z czasów studenckich, którą stali oglądający mojego vloga znają doskonale, ponieważ omówienie tej whisky miało już miejsce. Możecie znaleźć się na moim kanale, a jeśli będziecie na moim kanale czegoś szukać, pamiętajcie o tym, aby pod wideo subskrybować mój kanał, wciskając także dzwoneczek po to, aby nie zapomnieć o kolejnych produkcjach, które pojawiają się regularnie. No dobra, moi drodzy. Elegancko, tytułem wstępu już chyba powiedziałem wszystko, co trzeba. Teraz możemy zająć się bohaterem dzisiejszego odcinka, ale zanim to zrobię, choć już chciałem powiedzieć wygodnie rozsiadłem się w fotelu, ale ja tylko wygodnie oparłem się na barze, to być może lepiej by było, abym polał Vata. W porządku, muszę troszeczkę doglądać mojej poszeteczki, moi drodzy. Dobra, słuchajcie, jest tak. Cieszę się bardzo, że mamy okazję spotkać się przy okazji takiej właśnie degustacji, bo mam nadzieję, że będzie to whisky, która jest popularna i która wzbudzi Wasze zainteresowanie. Nie jest tajemnicą, że degustacja blendów w taki sposób być może jest trochę zbyt ortodoksyjna jak na jakość tej whisky, no ale jednak dzisiaj po przebiciu się przez 3-letniego Vata, który stworzony jest do lodu i coli, spotkam się jednak z whisky 7-letnią, więc jest to jakieś premium i czegoś tam by po niej można oczekiwać. Dobra, napiję się Vata. Jest zbożowo i młodo, nawet bardzo młodo, no ale przebije się jakoś przez to, choć jest też alkoholowo.
Zachęcam Was do zapoznania się z historią tej marki, bo jest ciekawa. Historie marek są ciekawym uzupełnieniem do degustacji. Natomiast oczywiście no, jest to whisky, tak jak już wspomniałem, która wymagałaby pewnych dodatków, aby sprawiać przyjemność, ale jej cena także na to wskazuje, więc nie można się na to zrzymać. No dobra, moi drodzy, zajmijmy się teraz Balasiem 7-letnim. Jest to whisky, która, mogę powiedzieć, wczoraj dyskutowaliśmy, wrzuciłem jej zdjęcia na media społecznościowe, zarówno zakładki Społeczność na YouTubie, którą warto śledzić, jak i na Face'a. I tam jeden z internautów, wybaczcie, już nie pamiętam, w którym to było kanale komunikacji, ale zadał jedno fundamentalne i bardzo ważne pytanie. Whisky Ballantine's 7-letnia to whisky, która na etykiecie informuje nas, że jest to whisky, która jest aged 7 years, czyli leżakowana przez lat 7, czyli musiała 7 lat spędzić w drewnianych beczkach. I następnie dowiadujemy się, że to jest bourbon finish, finished in bourbon barrels, product of Scotland. No i tutaj pojawia się taki duży znak zapytania, który ten właśnie internauta zauważył, ponieważ no skoro ta whisky była finiszowana w beczkach po bourbonie, pojawia się ważne pytanie. To w takim razie w czym ona leżakowała wcześniej? Bo jest dla każdego miłośnika whisky szkockiej sprawą jasną, że whisky szkocka leżakuje głównie w beczkach po bourbonie, więc ciężko by było finiszować whisky w beczkach po bourbonie, jeśli ta i tak leżakowała w beczkach po bourbonie. No moi drodzy, jest tak. Może powiedzieć, przeczesałem internet to za dużo, ponieważ jest taka sytuacja dosyć ciekawa, że ten Ballantine's jest tak nowy, jest tak świeży, że jeszcze go za bardzo w internecie nie ma, także żadnych oficjalnych komunikatów marki na temat tej edycji nie znalazłem. Sam nie wiem, w sumie to rozmawiałem wczoraj tak króciutko z Darkiem Fabrykiewiczem, czyli z ambasadorem marki Ballantine's, którego w sumie zapytałem tylko o kanały dostępności, mogłem też podpytać trochę o produkt, natomiast sam nie wiem, czy będzie to edycja, która jest na stałe dostępna w portfolio, czy jest to raczej jakiś taki, powiedzmy, jednorazowy koncept, natomiast no trzeba sobie powiedzieć, że faktycznie tak jest. Większość whisky szkockiej leżakuje właśnie w beczkach po bourbonie, więc jak mogą być też w nich finiszowane? No cóż, zastanówmy się. Więc tak, moi drodzy, przede wszystkim whisky szkocka leżakować może, znaczy może leżakować także w innym dębie, ale leżakuje w dwóch rodzajach dębu. Jest to dąb europejski w postaci najczęściej beczek po sherry. Może to być też beczka po innym winie wzmacnianym, jak Porto, Madera, Malaga, Marsala. No też mogą się zdarzyć beczki po koniaku i tak dalej, ale generalnie to jest właśnie dąb europejski, czyli Kerkus Robur. Natomiast oczywiście znaczna część whisky szkockiej leżakuje w bardziej dostępnych beczkach, które kupowane są właśnie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie występuje dąb amerykański, czyli Kerkus Alba. No i teraz cóż, dąb amerykański, przepraszam. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo wiecie, mamy taki idiom w Polsce, że mucha nie siada. Więc należałoby założyć, że whisky ta już wcześniej miała kontakt z dębem amerykańskim w postaci beczek po bourbonie. No cóż, ciężko byłoby mi uwierzyć, że jest to whisky mieszana, która wcześniej leżakowała wyłącznie w dębie europejskim, na przykład w postaci beczek po sherry. Beczki te są znacznie bardziej kosztowne niż beczki po whisky amerykańskich, dlatego wtedy z pewnością producent naświetliłby fakty na etykiecie. Na przykład byłaby to też zaskakująca, wręcz kuriozalna edycja, byłoby to na przykład Ballantine's whisky leżakowana w beczkach po sherry, finiszowana w beczkach po bourbonie. Więc w mojej ocenie tutaj zasadność tego konceptu znajduje się w nieco innym miejscu. Otóż uważny czytelnik tejże etykiety usłyszy tutaj słowo finished in bourbon barrels. Jeśli cofniecie się do jednego z odcinków, który nakręciłem w Szkocji, a konkretnie to w Speyside Cooperage, z pewnością przypomnicie sobie informację o tym, że ku zaskoczeniu wielu miłośników whisky, Szkoci większość swoich beczek kupują właśnie w Stanach. Kupują tam ASBs, czyli American Standard Barrels, w których to leżakują właśnie whisky amerykańskie. Są to beczki o pojemności 200 litrów, które to są po prostu
formatem stosowanym w Stanach Zjednoczonych. Szkoci, żartuję sobie zawsze, że to kuzyni poznaniaków, chcą jednak nieco większej wydajności, więc kiedy ASB przyjeżdża ze Stanów do Szkocji, jest rozkładana na klepki i następnie rekonstruowana z większą liczbą klepek po obwodzie. I tak właśnie przestaje istnieć barrel i zaczyna istnieć cask. I wtedy trzeba by powiedzieć, że taka whisky leżakowana była w bourbon casks, co oznacza jednocześnie, że są to beczki rekonstruowane i oczywiście dekle w tych beczkach są zrobione w Szkocji, bo muszą mieć większą powierzchnię, aby wypełnić beczkę, która ma po obwodzie więcej klepek. No dobra, więc teraz dochodzimy do takiego wniosku. Skoro ten balaś leżakowany był w bourbon barrels, to prawdopodobnie chodzi o to, że jest to whisky, która leżakowana była w beczkach, które po prostu niepoddane zostały tej rekonstrukcji. Chciałoby się myśleć, że to są beczki first fill, czyli że to beczki, które przybyły ze Stanów jako nierozłożone beczki po bourbonie i następnie wypełnione zostały właśnie na przykład już gotowym kuparzem. Tak też by mogło być. Natomiast informacja tego typu nie jest informacją, która bezpośrednio wynika z tego, co zawarto na etykiecie. Także no, pozostaje tutaj trochę niedopowiedzenia. Myślę, że ciekawie byłoby poczekać na jakieś oficjalne komunikaty prasowe marki Ballantine's. Zastanawiam się, czy takie komunikaty będą. Natomiast ta whisky jest już na rynku i to jest whisky, którą możecie kupić. Ona, jak dowiedziałem się właśnie od Darka Fabrykiewicza, czyli ambasadora marki Ballantine's, jest to whisky, która do 25 sierpnia dostępna jest wyłącznie w sieci sklepów Convenience Store Żabka oraz pokrewnej sieci, nie wiem jaki to jest format, czy market, czy supermarket, Fresh Market. Także jeśli chcielibyście spróbować tego balasia, to tam powinniście właśnie go szukać. Ja oczywiście, żeby być dokładnym graczem, rzucę jeszcze okiem na kontretykietę, na której dowiaduję się, moi drodzy, że tutaj jedna porcja takiego Ballantine'sa ma, czy myślę, że to można powiedzieć ogólnie, whisky ma 66 kalorii, moi drodzy, w 30 ml, co już wiecie, ta porcja ulega takiemu stopniowego zmniejszeniu. Kiedyś w Polsce piliśmy 50, potem 40, teraz już nam sugeruje się 30, a na zachodzie normalnością są 20. Także tak to wygląda. No i tutaj w sumie dowiaduje się, że importerem jest Wyborowa, czyli tutaj no jakby producentem jest George Ballantine & Son z lokalizacją w Dumbarton w Szkocji, także no nie ma tutaj dużo więcej informacji. Dobra, moi drodzy, tak to wygląda. Koncepcja ciekawa. Sam jestem ciekaw, to dopiero czas pokaże, czy jest to taka trochę bardziej marketingowa wydmuszka, czy być może jest to whisky, która potrafi zaskoczyć. Tak jak zaskoczeniem, takim pozytywnym zaskoczeniem w przeszłości był Ballantine's Hard Fired, który to był leżakowany w beczkach poddawanych specyficznej rewitalizacji. Informacje na temat tego balasia również możecie znaleźć w moich materiałach. Także tak to wygląda. A teraz, moi drodzy, pozwólcie, że już skalibrowany, elegancko ubrany, co oczywiście w ogóle nie jest wymagane do tego, aby pić whisky, ale ja po prostu lubię to robić, bo mam z tego przyjemność, jak wielu oglądających mój kanał, poleję w końcu balasia siódemkę i sprawdzimy, co w trawie piszczy. Nakrętka jest plastikowa, ale ma taki przyjemny feel w palcach. Jesteśmy bez dozowniczka, więc można tutaj za mocno chlapnąć, trzeba uważać. No cóż, moja dobra, poleję 30, 66 kalorii, dopiszę se w MyFitnessPalu, niech będzie. No dobra, tak naprawdę to nie liczę kalorii, ale muszę wam powiedzieć, że ostatnio zacząłem trochę biegać. Więc dobrze się z tym czuję, byłem już kilkanaście razy na wybieganiu. Wczoraj przebiegłem prawie siódemkę, także to mogę powiedzieć, że wracam do gry powoli. Myślę, że jeszcze kilka tygodni i przypuszczę dyszkę. Ale nie wiem, jak to będzie tak naprawdę, ponieważ jutro wraz z moimi przyjaciółmi wybieram się na rejs. A jak wiadomo, rejs to rejs. Także mogę wrócić z trochę gorszą kondycją, ale to jeszcze zobaczymy. Jeśli oczywiście się zmęczę albo nie wyśpię, bo będzie niewygodna koja albo coś takiego. No. Okej, okay, to pijemy. Dzisiaj, moi drodzy, zdecydowałem się na kieliszek Galway's Lily Miller Nosing Glass. To kieliszek, który jest pięknym, formowanym szkłem do profesjonalnej degustacji. Bardzo atrakcyjny, estetycznie, miły dla oka, bez szwów na nóżce, która odciągana jest od czarki, pięknie formowana stopka, ręczny szlif na brzegu czarki, coś naprawdę miłego. Ten kształt kieliszka to kształt, który najchętniej wybierany jest przez mistrzów kupażu.
Takich mistrzów kuparzy mieliście okazję poznać przez lata działalności mojego kanału. Rozmawialiśmy z mistrzami kuparzy z Gaskonii, Armagnaku i Cognacu w regionie Charente-Maritime. Możecie to sobie obejrzeć w odcinkach o tym, jak powstaje Armagnac, jak powstaje Cognac kręconych we Francji. Wreszcie mieliśmy też okazję rozmawiać z mistrzami kuparzy w Szkocji. Jednym z tych mistrzów kuparzy był master blender marki Johnny Walker, czyli Jim Beveridge. Poważny gość, bo odznaczony orderem brytyjskiego Imperium, czyli OBE. Kilka tygodni po zarejestrowaniu naszej rozmowy w Szkocji zobaczyłem w internecie zdjęcie, jak Jim Beveridge otrzymuje od królowej Elżbiety II order Imperium Brytyjskiego. Także no, zrobiło mi się naprawdę miło. Zresztą jest to osoba, która również wywarła na mnie olbrzymie wrażenie. Bardzo wysoka kultura pracy, bardzo wysoka kultura wypowiedzi i bardzo ciekawe informacje, których udzielił mi w godzinnym wywiadzie. Nie z każdym tyle rozmawia, także cieszę się, że miałem okazję taki materiał też zarejestrować. I dla wszystkich miłośników whisky mieszanych, którzy chcieliby dowiedzieć się trochę więcej o sztuce kuparzu, myślę, że to może być coś ciekawego. No ale dobra, wracajmy do Balasia VII. I zobaczymy sobie teraz, jak on pachnie i smakuje. No cóż, aromacik jest przyjemny. Muszę powiedzieć, że tego wacika to no... Wacika, jakby będziesz miał na waciki. To jest takie ciekawe, jakby żona mi powiedziała, kup mi waciki. Ja mówię, dobrze. I przyjdę z kartonem. Nie, no dobra, czasem każdy powie suchar, musicie to wybaczyć. Słuchajcie, no wacika kładzie na łopatki tutaj ten Balaś. Jest słodki, jest taki karmelowy. Jest taki deserowy, jest średniolotny, jest troszkę czekolady. Nie jest to whisky zbyt lotna, nie jest to whisky jakoś wybitnie ekspresyjna. No ale moi drodzy, bądźmy szczerzy, wiek 7 lat to jest rzadka deklaracja wieku w whisky, nie pojawia się często. Zwykle ten wiek premium zaczyna się jednak od 10 lub 12 lat. Zresztą Ballantine's występuje w wersji 12-letniej. Natomiast no jednak skoro producent podaje deklarację wieku, to znaczy, że wiekiem tym chce się chwalić. Jest to whisky, która z pewnością jest przynajmniej dwa razy starsza od tego budżetowego VAT-a, który deklaracji wieku nie ma. A jeśli deklaracji wieku nie ma, to założyć można z bardzo wysoką dozą prawdopodobieństwa, że wiek ten wynosi lat 3, czyli prawne minimum. Ale dobrze, aromat to jedno, zobaczmy jak Balaś ten smakuje. Jest słodko, jest przyjemnie, jest deserowo. Pojawiają się takie znamiona blendu premium, których to... powiedziałbym impact, których to wpływ lub których to obecność dość szybko zacierana jest no, wyraźną pieprznością. Ale myślę, że moje wrażenie jest bardziej tutaj pozytywne niż negatywne. I myślę, że jest to whisky, którą mógłbym sobie wypić właśnie na lodzie, czyli on the rocks. I przypuszczam, że tak właśnie whisky ta skończy, moi drodzy. Prawda jest taka, że bardzo często dostaję od Was pytanie, panie Tomku, a ta whisky, co jest w odcinkach, to co się z nią potem dzieje? No i cóż, moi drodzy, powiem zupełnie szczerze, jest bardzo różnie. Jak widzicie, z tym wacikiem nie stało się nic. Nie wiem, kiedy był odcinek już dawno temu, ale upita jest tylko szyjka i gdzieś tutaj zalegał na półkach, czekając na swoją kolej. Natomiast z innymi whisky czasem coś się dzieje. Sytuacje te są różne. Jednym z przykładów jest Connemara w mocy beczki, której już, prawdę mówiąc, się nie rozlewa, czyli jest to whisky niedostępne na rynku, no ale w tej butelce w ostatnim odcinku zostało już niewiele, więc jak stali widzowie pamiętają, polałem do końca. No i muszę Wam powiedzieć, że w prądzie, gdzieś tam blisko 60 V, kiedy nagle się okazało, że to nie jest 20, tylko pół kieliszka, czyli pewnie bardziej taka 60, no to już nie było na wizji, no ale to powiedzmy z takiej, powiedzmy, poznańskiej gospodarności, nigdy w życiu skąpstwa. Mówię, dobra, przyzeruję. No i rzeczywiście przyzerowałem ten kieliszek. No ale taka 60 w mocy 60 to jest prawie setka w mocy 40, nie? Czy tam 90. Więc no nie byłem zadowolony z tego czynu, gdyż tak naprawdę no utrudnił mi on trochę pracę i musiałem tutaj dojść do siebie i tak dalej. Także tak się czasem dzieje, ale to się dzieje rzadko. Natomiast niektóre z butelek po odcinkach po prostu czekają na odpowiedni moment, którym mogą być urodziny, imieniny, imprezy itd. Wielu moich znajomych jest zadowolonych z tego, że jestem w stanie zapewnić alkohol na rozmaitych imprezach w naszym życiu prywatnym i na przykład na wspomniany rejs z pewnością wybiorę się zarówno z tym Balasiem VII, jak i z whisky, którą pamiętacie z jednego poprzednich odcinków.
na pokładzie naszego jachtu żywota swego dopełni ten oto 32-letni Ben Bracken, którego omawiałem całkiem niedawno. Whisky z Lidla, 32-letnia w podwyższonej mocy za 300, 299 zł. Czy to może być dobre? Czy warto? To wiedzą wszyscy ci, którzy widzieli jeden z poprzednich odcinków. Jeśli wy nie chcielibyście odcinków przegapić, to pamiętajcie o tym, aby koniecznie subskrybować mój kanał pod wideo, wciskając także dzwoneczek. Ale kiedy mówimy o Ben Brackenie, bardzo was proszę, nie pytajcie mnie, czy będziemy pić go z kolą, czy z lodem, bo ja po prostu naprawdę nie wiem. No dobra, dobra. Tyle w temacie, moi drodzy. Tak naprawdę to chciałbym, żebyście życzyli mi na ten rejs, wiecie czego się życzy żeglarzom? Żeglarzom się życzy stopy wody pod kilem i jest taka sytuacja, że wybieramy się na Zalew Szczeciński, gdzie ta stopa wody pod kilem naprawdę się przyda. Także bardzo was proszę o to, abyście właśnie tego mi życzyli, trzymając kciuki, aby wszystko poszło dobrze. Żeglarstwo to wspaniałe zajęcie zarówno na płaszczyźnie sportowej, jak i rekreacyjnej. Ja jestem aktywny na obu tych płaszczyznach. Łódka Miller Menswear w klasie Snipe w przyszłym tygodniu. Puchar Europy, także ciekawy start. To jest łódka dwuosobowa, najpopularniejsza dwuosobowa łódka na świecie, która otwiera wiele drzwi, bo umożliwia żeglowanie w wielu krajach, na wielu różnych regatach, gdzie tak naprawdę nie jest najważniejsze, czy wygrasz, czy nie wygrasz. Ja jako osoba nieżeglująca od dziecka z dużą masą mięśniową na pewno nie jestem idealnym załogantem na snajpie, ale Krzysztof i ja mam wiele radości z pływania i ta radość procentuje w postaci wystrzału endorfin do krwi, a także zadowolenia z czasem urwanych dobrych miejsc na regatach. Na przykład w zeszłym tygodniu byliśmy drudzy tutaj w Poznaniu na regatach, także wielka radość. No i jest też płaszczyzna rekreacyjna, moi drodzy. Akurat w tym temacie żeglarstwo to jest najwspanialszy sposób na spędzanie wolnego czasu, jaki tylko mógłbym sobie wyobrazić. Zresztą widzieliście to na kanale, znajdziecie odcinki zarówno z rejsu po Szkocji, czyli trochę hardkorowego rejsu, bo na Isle po Morzu Hebryckim to nie każdy się wybierze, jak i z takiego rekreacyjnego, wakacyjnego, wspaniałego rejsu po Chorwacji, który daje wiele radości. W tym roku nie byłem w Chorwacji na łódce, ponieważ jak wiecie również mam malutką córeczkę, która jeszcze nie jest gotowa na jacht, ale mam nadzieję, że już niedługo będzie, bo tatusia może woła. No i właśnie w ten weekend również z bliskimi przyjaciółmi w takiej męskiej atmosferze trzech dzików siedzieć będzie na pokładzie i bawić się dobrze. Więc tej stopy wody pod kilem mi życzcie. Z Ben Brackenem i z Ballantine'sem 7 raczej się w ten weekend pożegnamy. Ja nie jestem aż takim wielkim miłośnikiem upijania się, ale cóż mogę powiedzieć, czasem są okazje, w których można o jeden albo półtora kieliszka więcej wypić. Moi drodzy, tyle w temacie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że po raz kolejny byliście ze mną. To dla mnie naprawdę ważne, że tak wiele osób interesuje się kulturą i wiedzą o alkoholu, interesuje się degustowaniem, interesuje się głębią tradycji, historii, technologii stojącej za produkcją whisky i innych trunków leżakowanych. Można czerpać z tego wiele przyjemności. Dostaję od was bardzo wiele wiadomości o tym, że po kontakcie z moim kanałem wasze podejście do świata alkoholu zmieniło się na lepsze, zmieniło się na głębsze, bardziej całościowe zrozumienie tego świata. To dla mnie wielka radość i bardzo serdecznie dziękuję wam za to, że jesteście właśnie takim obszarem wiedzy zainteresowań. Tymczasem polem lasem żegnam się z wami. Życzę wam przyjemnego weekendu, który się już zbliża, a ja idę pakować worek żeglarski po to, aby oddać się weekendowym przyjemnościom z wiatrem w żaglach. Wszystkiego dobrego. Żegnam się klasycznie. Wielkie dzięki i do zobaczenia.